Dziś mam serdeczną i niezmierną przyjemność gościć kogoś, kto zna się ewidentnie lepiej ode mnie i jak widzicie, nie boję się przyznać, że są osoby, które na pewne tematy znają się lepiej niż koleś z siłowni. I tutaj przedstawię od razu dr Marta Mazur, projekt alfa.pl. Witamy. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogę tutaj dzisiaj w tym odcinku wystąpić i podzielić się z Państwem wiedzą. Jeżeli już jesteśmy przy projekt alfa.pl, skąd pomysł i czym jest projekt alfa? Idea projektu alfa powstała wspólnie z moim mężem, zeniaskiniowca.pl, który też jest na TRT i mówi o tym głośno. Stwierdziliśmy, że w Polsce ten temat jest tak niedoszacowany i potrzeby są tak ogromne, że ktoś musi zacząć o tym mówić głośno i wyraźnie, że są pacjenci, którzy potrzebują terapii zastępczej testosteronem, jakie są objawy, że nie można tak tego demonizować i uznaliśmy, że stworzymy taki team, który będzie się dzielił wiedzą, mąż jako osoba, która doświadcza tej terapii, ja jako osoba, która prowadzi tę terapię i będziemy krzewić tę wiedzę, bo no, stan tej wiedzy w Polsce jest bardzo niski i świadomość również wśród lekarzy jest bardzo niska, również specjalistów, endokrynologów. Pacjenci są niejednokrotnie odsyłani z gabinetu z informacją, że ich stężenia testosteronu są prawidłowe, a stwierdzenie jest wysunięte na podstawie tego, że wynik znajduje się w normie. Więc teraz nawet stworzyliśmy taki podprojekt, mianowicie Szkole Nowych Lekarzy w Polsce, do tego, żeby prezentowali bardziej otwarty umysł w tym zakresie, a że doświadczenie w tym mam duże, to właściwie dzielę się całym swoim know-how, włącznie z protokołami leczenia i całymi moimi doświadczeniami z terapią zastępczą testosteronem i nie tylko testosteronem, bo nie tylko w ten sposób można optymalizować ten hormon. No i tak to powstało. Czy ogólnie tutaj ten problem głośno, bo tutaj zostało użyte to słowo głośno, bo ludzie, tak jak wspomniałaś, nie mówią o tym. Oni dalej demonizują to, dalej podchodzą do tego, jak gorzej często niż do narkotyku bądź alkoholu, które, no tutaj rozmawiamy o leku, o lekarstwie. Nie, właśnie to też poruszymy sobie, kiedy to jest jeszcze lekarstwo, a kiedy to jest właśnie nadużycie, bo to jest też bardzo ważny temat. Ale dlaczego u nas w Polsce jest nadal podpisywanie temu tak złych tak naprawdę opinii, gdzie, tak jak wspomniałem, no jeżeli idziemy do lekarza, to lekarz nie powinien nas wyśmiewać i mówić, słuchaj, masz 300 teścia czy 250 teścia. Ja będę mówił to troszkę tak bardziej potocznie, żeby było właśnie takie trochę porównanie, koleś z siłowni i ktoś, kto zna się bardziej na tym profesjonalnie. I właśnie przychodzimy do lekarza, masz 300 teścia, jest okej, okay, niezależnie, że czujesz się i tak dalej, za chwilkę o objawach, ale najpierw skąd te właśnie negatywne podejście do TRT? Mitów na temat tej terapii powstało wiele i z tym, żeby je obalać, też walczę i nawet jest taki webinar mówiący o tym, jakie są mity związane z terapią zastępczą testosteronem. Natomiast myślę, że musi się zmienić pokolenie lekarzy, żeby powstało nowe podejście do tego. Ci młodzi lekarze, młodzi nie tylko wiekiem, ale i duchem też, tak? Bo nie sam wiek świadczy o tym podejściu, żeby nie było, prezentują zupełnie inne podejście. I wtedy, kiedy zaczynaliśmy ten projekt dotyczący tych szkoleń, bardzo wielu stażystów się do mnie zgłosiło. Oni jeszcze nie mają prawa wykonywania zawodu, no dlatego jeszcze na tym etapie no właściwie nie będą mogli nawet implementować tych terapii u pacjentów, więc na razie kształcę lekarzy, którzy mają prawo wykonywania zawodu i w skrócie mogą wziąć oręż w rękę i zacząć działać w tym temacie. Natomiast było bardzo dużo zapytań od lekarzy, którzy no właściwie skończyli studia, są na stażu podyplomowym i w tym zakresie powiedziałabym nawet,
że jest jeszcze większa odpowiedź i taka świadomość niż wśród lekarzy, którzy mają prawo wykonywania zawodu. Właściwie nikt w kontekście tych szkoleń dotyczących terapii zastępczej testosteronem nie zgłosił się, kto ma specjalizację z endokrynologii. Endokrynolodzy wiedzą wszystko. Czy nie jest to tak troszkę też jak z osteopatią, że osteopaci są nazywani gorsi, że tak to nazwę, jako że nie są traktowani jako lekarze, mimo że zajmują się troszkę bardziej kompleksowo wszystkim. I tak samo tutaj mamy kogoś, kto zna się na wylot tak naprawdę na TRT, zna się na objawach, na problemach, na tym ile co, a i tak jest traktowany, że tak to nazwę, spychany gorzej, bo ty jednak nie masz tej akurat specjalizacji. No, tak to wygląda, ale to nie ma co w takich sytuacjach się smucić, tylko trzeba po prostu działać i robić swoje pomimo tych różnych przeciwności losu, bo i tak jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wiele lat za tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych właściwie, kiedy byłam w lutym na takim stażu w ramach nauki o różnych terapiach optymalizujących testosteron, notabene tych opcji terapeutycznych mają po stokroć więcej niż my w Polsce. Tutaj w Polsce mamy żel, który właściwie jest jedyny żel, jaki mamy, to jest żel jednoprocentowy. Natomiast w Stanach, poza tym, że są compounding pharmacies i pozwala to na wykonanie właściwie leku, który ma stężenie skrojone na miarę, na pacjenta dosłownie, jest to bardzo komfortowa terapia, to jeszcze te stężenia są no, takie, jakich mężczyzna potrzebuje, czyli 20% preparaty, 10%. No, 1% właściwie no, nic nie wnosi w kontekście optymalizacji testosteronu u mężczyzny. Także no, tu jest wiele, wiele do zrobienia, ale myślę, że wygląda to bardzo optymistycznie, bo są lekarze, którzy już się wykształcili w tym zakresie, już właściwie w tym momencie jest 3 lekarzy, którzy mają całe moje know-how, którym się podzieliłam, tymi doświadczeniami, o których ja w Polsce zdobyć nie mogłam, musiałam polecieć do Stanów, żeby dowiedzieć się więcej. No i ci lekarze też przekazują świadomość i takie zupełnie inne podejście, bo pacjent summa summarum przychodzi do gabinetu z taką ufnością i z założeniem i z taką potrzebą tego, żeby mu pomóc. I myślę, że podejście na zasadzie jesteś intruzem, nie chcesz, chcesz wymusić terapię, no nie jest dobrym podejściem. I taki oczywiście czasami pacjenci wymagają tego, żeby zastosować model paternalistyczny, bo inaczej się nie da, ale partnerstwo też jest w cenie. Także no, ten człowiek przychodzi, ufa, pyta, prosi i źle się czuje. No, bardzo rzadko pacjent, chociaż też jest świadomość dużo większa w tym temacie, ale rzadko jeszcze w Polsce przychodzi pacjent, który chce zapobiegać, a nie leczyć. Więc pacjent przychodzi z dolegliwościami, a ta przestrzeń seksualna, no i u kobiety i u mężczyzny to jest naprawdę bardzo wrażliwy element. No jeśli życie seksualne leży, czyli ani nie ma chęci na seks, ani te wykonawstwo i performance w zakresie erekcji no, nie do końca się sprawdza, to właściwie wpływa na różne przestrzenie życia, bo i na relację damsko-męską, i na sytuację w pracy, i w ogóle na nastrój, całą jakość życia. Więc jeśli człowiek przychodzi, mężczyzna przychodzi i zgłasza takie dolegliwości, ma wskazania do takiej terapii, to dlaczego to utrudniać? Trzeba powiedzieć o tych wszystkich korzyściach i konsekwencjach tej terapii, co trzeba monitorować, żeby to było zrobione z głową, ale na pewno nie mówić takich rzeczy, że dostanie się, nie wiem, raka prostaty, czy zawału, czy nie wiem, że to jest steryt, tak? No bo to jest hormon biopodobny, który nie jest sterytem. Myślę, że to jest też taka mitologia dopisana właśnie ze względu na typowych koksów z dyskoteki, że tak to nazwę, którzy właśnie są napompowani i temu właśnie się to przypisuje, że zobaczy się o troszeczkę testosteronu i od razu będę taki. Wiemy doskonale, że to tak nie działa. No trochę więcej tam tego testosteronu. Troszeczkę więcej no i innych tak naprawdę różnych substancji. Ale tutaj możemy od razu poruszyć, bo tutaj już padło stwierdzenie wiek, ale co jest tak naprawdę, jakie są objawy? Tutaj mieliśmy już poruszone problemy z popędem, problemy z lipido. No i tutaj oczywiście potem pada tekst, że ja seksu nie potrzebuję i tak dalej, no ale to już jest coś zupełnie innego, to już prywata. Ale
co, dla kogo i kiedy, bo już tutaj wiemy, że wiek nie zawsze musi świadczyć o tym, a często, tak jak wspominałem, ja często na live, na przykład, jak robię jakieś wydarzenie, bądź często dostaję pytanie na brief, słuchaj, właściwie stwierdzenie, słuchaj, mam 40 lat, muszę wziąć TRD. Czy to jest prawdą i jakie są tak naprawdę objawy tego, że pacjent potrzebuje TRT bądź innego typu leczenia? Bo to najpierw poruszmy może, jakie może być inne zapobieganie, zanim zaczniemy leczyć. Jasne. To tak, na pewno nie wiek decyduje o tym, czy pacjent ma wskazania do terapii, czy ich nie ma, bo właściwie spektrum wiekowe pacjentów, których prowadzę, to jest no, od 18-latka, bo zajmuję się pacjentami dorosłymi, do 70-parolatków, tak? Więc to nie wiek decyduje o tym. Oczywiście prawdopodobieństwo niedoboru testosteronu rośnie z wiekiem i od 30 roku życia mniej więcej o 1% na rok no, mężczyzna traci ten testosteron. Może temu zapobiegać stylem życia, dobrze dopiętą dietą, aktywnością fizyczną, zapobieganiem nadwadze, otyłości, snem, redukcją stresu. To są wszystkie elementy stylu życia, które potencjalnie są ogromną dźwignią w podtrzymaniu zadowalających, satysfakcjonujących stężeń testosteronu. No ale jest grupa pacjentów, która ma przyczyny somatyczne niedoboru testosteronu, czyli nie mają tak zwanego hipogonadyzmu czynnościowego. To jest największa grupa pacjentów, czyli w momencie, kiedy ten niedobór testosteronu jest to konsekwencja różnych nie do końca dobrze funkcjonujących elementów stylu życia, w tym na przykład stosowania używek, alkoholu i tak dalej. Także to jest największa grupa pacjentów. Natomiast są pacjenci, którzy mają hipogonadyzm pierwotny, czyli jakieś choroby jąder, czy są po skręcie jądra, czy po urazach jąder, czy mieli zaburzenia zstępowania jąder w dzieciństwie i czas jakiś temu podejście do tych operacji było zupełnie inne, bo te operacje odbywały się wstąpienia jądra do worka mocznowego, no późno, a teraz już wiemy, że właściwie do 18 miesiąca życia ten temat powinien być zaopiekowany. Tak urologicznie i chirurgicznie. Więc to też potencjalnie może mieć wpływ na niedobór testosteronu i ten hipogonadyzm pierwotny jest de facto przyczyną trudno odwracalną, właściwie nieodwracalną i to jest jakby wskazanie do tego, żeby kontynuować tę terapię do końca życia. Tak samo z hipogonadyzmem wtórnym jest. To jest hipogonadyzm, który może być spowodowany albo urazami głowy, albo gruczołakami przysadki, zespołem częściowo pustego siodła, no jest szereg chorób, czy pooperacyjnie, czy po naświetlaniu ośrodkowego układu nerwowego, które mogą powodować wskazania do tej terapii i wcale nie są zależne od wieku. I mnie nawet dzisiaj, jak zorganizowałam Q&A, to pytano mnie, czy jak mam 27 lat, albo jak mam 18 lat, to mam wskazania, czy powinienem sprawdzić. No jeżeli masz objawy sugerujące niedobór testosteronu, to sprawdź i zgłoś się do lekarza, który podejmie całą diagnostykę, żebyś wiedział, na czym stoisz, żebyś wiedział, czy tę terapię należy stosować do końca życia, czy tylko być może interwencyjnie na okres dopięcia tego stylu życia, tak, w tym hipogonadyzmie czynnościowym. Jeżeli cała poprawa tego stylu życia nie zagra na tyle, żeby zoptymalizować testosteron. Więc czy wiek? Nie. Są osoby w różnym wieku i ja to będę podkreślała, że najważniejsze jest to, żeby postawić diagnozę, dlatego że potem z tego wychodzą naprawdę bardzo trudne sytuacje. Włączenie terapii zastępczej testosteronem na różne patologie niezdiagnozowane. Jak podam dla przykładu dwie, tak? Pacjent z gruczołakiem przysadki, który produkuje prolaktynę, czyli tak zwaną prolaktinomą. No tutaj podejście do tego tematu powinno być takie, że się obniża tę prolaktynę i w tym mechanizmie dochodzi do odbicia testosteronu. Więc jeżeli ten pacjent nie podejmie diagnostyki, włączy TRT, bo się będzie czuł źle, bo będzie miał wszelkie objawy niedoboru testosteronu, to taka terapia będzie powodowała wzrost tego gruczołaka, a w bezpośrednim sąsiedztwie gruczołaka znajduje się skrzyżowanie nerwów wzrokowych i przysadki. Więc to jest naprawdę potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Tak samo
Pierwszą osią hormonalną, którą odcina, jest oś gonadotropowa, czyli właśnie ta, za którą, która odpowiada za produkcję testosteronu. I są choroby, jak zespół częściowo pustego siodła, czy zespół pustego siodła, w których jeżeli się zacznie optymalizować tylko testosteron, a kolokwialnie mówiąc, poodcinane są pozostałe osi, czyli oś kortykotropowa odpowiadająca za tę produkcję kortyzolu, tak de facto hormonu życia, który daje nam energię, albo hormonów przy tarczycy, no to w takiej sytuacji tak naprawdę pogłębia się ten stan, bo dając narzędzie, które podkręca metabolizm, tak naprawdę pogłębia się niedoczynność kory nadnerczy. Więc najlepiej po prostu się zdiagnozować. Wtedy będzie wiadomo, na czym się stoi, czy ta terapia jest na chwilę, czy do końca życia. Mieliśmy już po części wspomniane na temat końca życia. Właśnie to jest pytanie, czy tutaj właściwie już została zawarta odpowiedź na to pytanie. TRT niekoniecznie musi być do końca życia. Ono może być po prostu w pewnym momencie przerwane i może ten testosteron być już lepiej produkowany, tak, przez nas. Tak, to jest grupa pacjentów z hipogonadyzmem czynnościowym, czyli tych pacjentów, u których podczas zbierania wywiadu lekarskiego dowiemy się, że kurczę, no odchudza się od lat, dieta za dietą, po prostu, a po każdej diecie jeszcze większy przyrost masy ciała, bo tak to się, tak to wygląda. Im więcej tych diet w życiu, tym większe ryzyko efektu jojo i tego, że się wróci do punktu wyjścia albo jeszcze z nadwyżką. Więc i ten pacjent jest biedny i sfrustrowany, bo chciałby coś zmienić, bierze koktajl leków i na stan przedcukrzycowy, na ciśnienie i na cholesterol, wszystko plastrowane jest. No to w takiej grupie pacjentów uważam, że warto i nawet trzeba spróbować takiej terapii. Ona nie będzie powodowała redukcji masy ciała, o tym trzeba powiedzieć, tak? No bo sama w sobie terapia zastępcza testosteronem, to co ona robi, to powoduje rekompozycję ciała. Nie chudnie się, wręcz niektórzy pacjenci mają przyrost masy ciała, bo przebudowuje się tkanka tłuszczowa na rzecz tkanki mięśniowej, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy pacjent potraktuje tę terapię jako no, taka ostatnia terapia, w takim sensie, że już jak nie to, to nie wiem co. Tak? Jeżeli będzie miał takie podejście, że zaangażuje się, poprawi styl życia, dopnie dietę, będzie aktywny fizycznie, to potencjalnie taka terapia trwająca mniej więcej rok, bo tutaj też warto zarysować ramy czasowe, mniej więcej po 3 miesiącach w ramach TRT zaczyna się rekompozycja ciała, a po roku jest takie punktum maksimum efektów tej terapii. No to w tym czasie, jak się naprawdę wszystkie te pokrętła podokręca odpowiednio, to efekt naprawdę może być spektakularny. Miałam pacjentów, u których wycofywaliśmy cukrzycę, stan przedcukrzycowy, potężną grupę pacjentów, którzy nie mają nadciśnienia tętniczego, już o lekach na cholesterol nie wspominając. Teraz są bardzo, bardzo popularne leki na cholesterol, statyny i tak dalej, są wypisywane na prawo i lewo. Wiadomo, wszystkie leki mają swoje zastosowanie, ale tak jak wspomnieliśmy, trzeba najpierw można znaleźć troszkę lepsze rozwiązania. I tutaj właśnie diagnostyka, badania, co powinniśmy zbadać, co powinniśmy sprawdzić. Wiadomo, już tutaj częściowo zostało wymienione, ale tak chciałbym, żeby to było trochę tak dokładniej, żebyśmy wymienili, bo za chwilkę będzie pytanie w stylu, a dlaczego nie to, dlaczego nie tamto, dlaczego nie wspomnieliście? Właśnie dlatego chciałbym, żeby to było tak mniej więcej razem, bo zaraz wiadomo, to się wszystko rozejdzie. Jeszcze się taki nie urodził, co wszystkich uszczęśliwił, no ja ale spróbujemy. Tutaj zawsze za każdym razem mam rozpisany stos pytań, a jeszcze dopisuję sobie, żeby wszystko doładać. No tak, ale ten algorytm i te pytania są naprawdę bardzo fajne, bo po kolei odzwierciedlają ten schemat działania, więc na pewno to, co jest super ważne, to przygotowanie do badania, bo z tego powodu wychodzi potem szereg, pacjent się przede wszystkim niepokoi, tak, tym, że jest coś nie tak w badaniach i z czego to wynika i czy to już jest choroba, czy nie. No do błędu przedlaboratoryjnego wiele sytuacji prowadzi i trzeba tego przypilnować, żeby diagnozować faktycznie stan rzeczy, a nie jakiś błąd przedlaboratoryjny. Więc na badania należy pójść na czczo. Nie po posiłku, bo sam posiłek będzie wpływał niekorzystnie i na prolaktynę, i na testosteron, no i na szereg badań tych biochemicznych i morfologicznych, więc na pewno na czczo. Testosteron ma swój rytm dobowy, tak jak kortyzol ma swój rytm dobowy, czyli rano na czczo,
ten pierwszy pik jest w momencie, kiedy pojawia się poranna erekcja, wtedy wszystkie laboratoria są jeszcze zamknięte, należy korzystać z tego w inny sposób. No ale ten drugi pik między 7 a 9 rano, to jest ten pik, który można... Właśnie, przepraszam, bo bardzo ważne. Czy przed badaniem warto z tego skorzystać? Czy nie seksu? Będziemy... Właśnie. Akurat przed badaniem nie. I jeszcze jedno co do naczczo. Czy tutaj chyba naczczo w sensie bez posiłku, ale wodę oczywiście z pół litra? Jak najbardziej. Okay, woda tak. Niegazowana jak najbardziej. To też wpływa korzystnie na hematokryt, czyli gęstość krwi. Tak, woda tak, ale naczczo to oznacza nie kawa z mlekiem wypita przed badaniami, albo jogurt pitny, albo no w ogóle przy zjedzeniu lekkiego śniadania. No takiej opcji nie ma. Tak musi być. Naczczo to znaczy, że można wypić 2 szklanki niegazowanej wody, ale nic poza tym. Tak? No i te badania muszą być wykonane między tą 7 a 9 rano. Z tego powodu, że testosteron ma swój rytm dobowy i ten punkt czasowy wykorzystuje się do tego, żeby wykonać te badania laboratoryjne. Co jeszcze jest super ważne? No właśnie, żeby tego seksu przed badaniami nie było, bo to potencjalnie też może podbijać prolaktynę, zaniżać stężenia testosteronu. Niepotrzebnie zafałszowywać obraz faktyczny rzeczywistości i tak naprawdę potem jest kolejna wycieczka do laboratorium. I co jest jeszcze super ważne, no żeby treningu nie robić jakiegoś ciężkiego, przynajmniej dzień przed, tak? Bo jak się zrobi dojeżdżający trening na nogi, to potem i prolaktyna, i testosteron, i morfologia alaty, aspaty, tak? Czyli aktywność enzymów wątrobowych też rośnie i też to nie jest potrzebne. Co jest jeszcze ważne? No, żeby się wyspać, tak? Żeby pójść wypoczętym na te badania. Jak budziliśmy się 3 razy w nocy do dziecka, albo no, z jakichś innych powodów mieliśmy tę nieprzespaną noc, albo jesteśmy po 3-dniowym kawalerskim, tak jak ostatnio miałam pacjenta, mówi, nie miałem kiedy zrobić tych badań, poszedłem na badania po 3-dniowym kawalerskim. No i taka sytuacja jest do powtórki. Tak naprawdę no, dodatkowe koszty niepotrzebne, więc ważne jest, żeby te wszystkie kryteria spełnić do tego, żebyśmy leczyli faktyczny stan rzeczy i faktyczną patologię, a nie jakiś błąd przedlaboratoryjny. Dokładnie. Czyli jakbyśmy mieli wymienić LH-FSH, to bym na pewno sprawdził, testosteron który? Bo tutaj pewnie zaraz będzie pytanie, czy sprawdzić oba, czy wolny, czy całkowity? Super pytanie. Już mówię. Czyli tak, żeby ocenić w ogóle, czy to jest hipogonadyzm i jaki, to na pewno FSH i LH. I to jest bardzo częsty błąd, że to w ogóle nie jest oceniane. I tak naprawdę zaczyna się ta terapia i nie wiadomo na co. Więc FSH i LH jest super ważne do tego, żeby zdiagnozować. Testosteron całkowity, ale z takimi 2 dodatkowymi elementami, jakim jest globulina wiążąca hormony płciowe, czyli SHBG, taki parametr, i albuminy. Dlaczego? Dlatego, że z tych 3 parametrów, ta taka święta trójca do wyliczania testosteronu wolnego, z tego wyliczamy testosteron wolny. Nie opieramy decyzji terapeutycznych o testosteron wolny oznaczany w laboratorium z tego względu, że on przynosi szereg dezinformacji. Już wielokrotnie spotkałam się z sytuacjami, kiedy pacjent, który już był nawet na TRT, czuł się świetnie, nie miał żadnych objawów, był w rewelacyjnej formie. Oznaczył testosteron wolny, bo był ciekawy. Ja już nawet tego nie zalecam, bo to jest badanie dosyć kosztowne i nie wnosi nic w kontekście postępowania terapeutycznego. Więc oznaczył ten testosteron wolny i miał go w podłodze. Więc to jest jedna sytuacja. A drugi pacjent dla odmiany, skrajna druga sytuacja, czołgał się po ziemi. Naprawdę, był pacjentem cierpiącym z wszystkimi objawami niedoboru testosteronu i miał testosteron wolny na poziomie 30. Na poziomie 30. Powyżej 20 na TRT mówimy, że jest naprawdę spoko. Tak? Jak jest koło 30, to już jest w ogóle super. A ten człowiek przyszedł, 30, testosteron wolny, z wszystkimi objawami, oczywiście całkowity tam poniżej 350. Więc taką wartość diagnostyczną wnosi wolny. I dlatego trzeba oznaczać te 2 dodatkowe parametry, czyli te 4-literowe badanie SHBG i albuminy i do tego ten całkowity, żeby móc wyliczyć z kalkulatora te stężenie wolnego. Jak już będziemy za chwilkę rozmawiać przed TRT o wyjściach, bo tak jak było już wspomniane, to też
Mamy tutaj oczywiście zmianę trybu życia, więc warto by było jeszcze sprawdzić zapewne morfologię, cukier, wątrobowe, tak jak wspomnieliśmy. I tutaj co do wątrobowych, bo często są pytania. ALT, AST wiadome, no ale GGTP i bilirubina będą takimi kluczowymi chyba dla nas. Tak, na pewno. Jeszcze dokończę tylko tę kwestię hormonalną i potem przejdziemy do tej biochemii i morfologii. Więc FSH, LH, prolaktyna, testosteron całkowity. Z tym testosteronem całkowitym ważne jest to, żeby nie podejmować decyzji terapeutycznych o jedno oznaczenie. Ono kompletnie o niczym nie świadczy. Możemy pójść, będziemy w gorszej formie, byliśmy 3 tygodnie po COVID-zie, coś tam, byliśmy po leczeniu zęba kanałowo, no różne są powody. Tak więc, żeby podjąć decyzję o terapii, czy ją włączać, czy nie, to naprawdę potrzebujemy mieć te dwa stężenia testosteronu całkowitego. Czyli w odstępie, no wytyczne wszelkie mówią, że miesiąca, ale czasami jak pacjent się czuje źle, warto skrócić ten odstęp czasu do jakiegoś tygodnia, 2 tygodni, uśredniamy wtedy to stężenie testosteronu całkowitego i w oparciu o to stężenie podejmujemy decyzje terapeutyczne. Bo sam testosteron całkowity, tak jak trochę z TSH, z tym hormonem, który stymuluje tarczycę do produkcji wolnych hormonów, też jednego dnia pójdziemy na TSH, jest wysokie, innego dnia pójdziemy, jest niższe, bo nie jesteśmy na redukcji, bo nie przetrenowaliśmy się, bo wyspaliśmy się. Więc żeby podjąć decyzję terapeutyczną, to trzeba mieć ukonstytuowany ten wynik, a nie tylko w oparciu o taką wyrywkową informację podejmować dalsze kroki. Więc to są hormony. Na pewno super ważne jest jeszcze u mężczyzn estradiol, bo on też może wiele napsuć i sam z siebie powodować różne konsekwencje i objawy, nadprogramowy i za niski estradiol, i w jedną i w drugą stronę. Na pewno trzeba sprawdzić tarczycę, bo już wielokrotnie spotykałam się z sytuacjami, czyli TSH, FT3, FT4, czyli TSH i wolne hormony tarczycy, bo sama w sobie niedoczynność tarczycy może powodować wzrost prolaktyny i w konsekwencji cały ten szereg zdarzeń może powodować niedobór testosteronu i wtedy nie leczy się niedoboru testosteronu, tylko first thing first, tak? Czyli najpierw tarczyca, potem się z automatu poprawia prolaktyna i testosteron, tak to wygląda. Trzeba dać na to jakiś mniej więcej kwartał, czasami 8 tygodni wystarcza i dopiero wtedy, jeżeli w dalszym ciągu będzie się utrzymywał niedobór testosteronu, to podejmować jakieś dalsze kroki, tak? Więc z hormonów tak wszystko, natomiast też trzeba sprawdzić, jak wygląda właśnie sytuacja metaboliczna pacjenta i czy nie ma wskazań, czy przeciwwskazań, nie ma przeciwwskazań do tej terapii. I tutaj morfologia jest na czele pod tym względem, bo tam jest ten nieszczęsny hematokryt, który też może rosnąć na samej terapii zastępczej testosteronem. Brawo. Pijcie wodę, panowie, szczególnie, tak. Bo zauważyłem, że panie bardziej o to dbają, ogólnie o nawodnienie. Panowie to mówią, a piję, piję. Tak. No i potem wychodzi, piwo. Pije kawę, piwo i pół energetyki. I energetyki, tak. I monsterka. Tak, dokładnie. Także hematokryt, hemoglobina, często jak chcecie obniżyć, to jest bardzo łatwy sposób, pijcie wodę. Tak, pomimo tego, że czasami nie smakuje. Bulerko sobie dodajcie. Dokładnie. Jest teraz tyle opcji. Okej, okay, ale kontynuując hematokryt. Morfologia, czyli hematokryt, tam głównie, bo hematokryt powyżej 50% stanowi w ogóle przeciwwskazanie do tego, żeby włączać terapię optymalizującą testosteron i na terapii też trzeba bardzo na niego zwracać uwagę, bo jeżeli wzrośnie powyżej 54%, to naprawdę trzeba wytoczyć arsenał różnych zasobów swoich i pacjenta do tego, żeby pomóc, żeby obniżyć ten hematokryt. To może przyjdzie czas, będziemy o tym rozmawiać. Na pewno PSA, czyli antygen wydzielany przez gruczoł krokowy. Jeżeli te PSA jest powyżej 4, to taki pacjent powinien odbyć konsultację urologiczną, bo a już zwłaszcza jeżeli ma objawy utrudnionego oddawania moczu, bo samo w sobie TRT, pomimo tego, że nie zwiększa ryzyka
nowotworów gruczołu krokowego, to może powodować rozrost gruczołu krokowego. Jeżeli pacjent już wyjściowo ma zaburzenia oddawania moczu, tak, spędza w tym na jedynce w toalecie więcej czasu niż standardowo powinien i budzi się w nocy do toalety na siku więcej niż raz, bo to takie są objawy, tak jest trudno rozpocząć, trudno kontynuować i trudno zakończyć. Ma się takie uczucie niedosikania trochę, tak? Więc jeżeli te objawy występują i na to się nałoży terapię zastępczą testosteronem, to jest prosta droga do zatrzymania moczu. A zatrzymanie moczu to prosta droga do niewydolności nerek. Więc tutaj trzeba o to dbać, wykluczać, sprawdzać zanim i z głową włączać taką terapię. Na pewno to sprawdzam, bardzo często pacjenci są z nadwagą, otyłością i to już nie ze względu na bezpieczeństwo tej terapii, tylko ze względu na to, że warto optymalizować sobie wszystkie dodatkowe elementy, tak jak stłuszczenie wątroby i tutaj słusznie, ALAT, ASPAT, ale GGTP jak najbardziej. No to po pierwsze jest to miernik tego, czy pacjent jednak podaje prawdziwe informacje dotyczące spożywania alkoholu, czy nie, taki wariograf trochę, a dwa, no kwestia stłuszczenia wątroby, też GGTP wtedy rośnie, przy upalaczy papierosów też rośnie GGTP, także ten parametr jak najbardziej. Lipidogram zdecydowanie i tutaj fajnie jak ten styl życia jest dopięty, widać jak te wyniki wszystkie sobie obniżają się rewelacyjnie. Glukoza, insulina tak samo, to po prostu spektakularne zmiany są jak zoptymalizuje się hormony i dogra się styl życia. Co jeszcze jest ważne? Elektrolity zawsze sprawdzam, sód i potas jeszcze, co tam, witaminę D bezwzględnie, bo większość osób w Polsce ma deficyt witaminy D i właściwie przez cały rok musimy ją suplementować, dawka powinna być dostosowana w zależności od stężeń, ale nawet to, że spędzimy 2 tygodnie w słonecznej Toskanii, no nie powoduje, że nagle w magiczny sposób poprawią się stężenia, a już zwłaszcza jak żona za pacjentem biega z kremem, filtrem 50, wtedy to w ogóle no bez szans na syntezę. To jest bardzo fajna witamina, która bardzo wspiera nastrój i procesy kognitywne, reguluje gospodarkę węglowodanową, więc super to zweryfikować, żeby tak boostować ten efekt tej włączonej terapii. No i chyba... Co z progesteronem? Nerki jeszcze. Tak, nerki, ale jeszcze mam takie pytanie, co z progesteronem? To jest dobre pytanie, to znaczy... Czasami go oznaczam, częściej oznaczam kortyzol, bo w konsekwencji hiperkortyzolemii ten progesteron najczęściej rośnie. Natomiast potem pozostaje pytanie, co z tym progesteronem Dokładnie. Zrobić, tak? Dokładnie. Nawet jak się go oznaczy. Tak więc o ile to jest konsekwencja jakichś dużych stresorów, czy fizycznych, czy psychicznych, no to tutaj regulacja tego może być pomocna. Natomiast to dowiedziałam się, że moi pacjenci trenują regularnie, ja tam piczuję, żeby chodzili na tą siłownię, żeby robili te aeroby i tak dalej, więc mam też feedback, jakie są sposoby na obniżenie progesteronu. No i słyszałam, że to jest tabletka wczesnoporonna, więc... Są trzy sposoby. Tabletka wczesnoporonna, to już ja powiem, nie będzie to się z ust lekarza, lekarz nie może polecić, ale znaczy ja też nie polecam, bo też nie mogę, ale poczytajcie o tym, o tak, to jest taka anegdotka. Progesteron, czyli tabletka, winstrol i prowiron, to są trzy takie rzeczy, które mogą, czyli ogólnie pochodne tam z DHT, jeżeli o to chodzi, ale do przemyślenia i do analizy, czy warto, o tak to nazwę zawsze. No właśnie, no bo ile razy można przyjmować tę tabletkę numer jeden na, będąc mężczyzną, tak? A 2, 3, no to są te preparaty nieapteczne. Mocno nieapteczne. Już prowironu chyba, prowironu już chyba nawet w Polsce nie produkują w ogóle. Nie, ale w Grecji jest dostępny. W Grecji bywa dostępny podobno, mm-hmm. Tak mówili. Okej. Bez recepty. Nerki. Kreatynina, mocznik? Kreatynina, mocznik tak, ale tutaj chciałabym podkreślić, że to nie jest, nawet jeżeli te nerki są w jakikolwiek sposób uszkodzone, to nie jest przeciwwskazanie do włączenia terapii zastępczej testosteronem. Ja miałam pacjenta, który był w okresie przeddializacyjnym, miał schyłkową niewydolność nerek. Tam bardzo trzeba pilnować ciśnienia tętniczego, retencji wody, no takich elementów, które mogą na nieoptymalnie prowadzonym TRT zaszkodzić. Natomiast sama w sobie niewydolność nerek nie jest przeciwwskazaniem do optymalizacji. To jest coś na pewno, co wiele osób takie
będzie miało aha, bo często właśnie z tymi. Okej. Tutaj mamy inne wyjścia, czyli poprawa stylu życia i tak dalej. I kiedy tak naprawdę przypisuje się TRT, jeżeli chodzi o normę? No bo tutaj ta norma jest takim, tak jak wspomnieliśmy, bardzo, bardzo jest Norma ruchoma, że normie tak to nazwę. nierówna. Dokładnie. Tak. Także jaka norma u kogo, bo może też z wiekiem to będzie trochę inaczej, będzie predysponowała do właśnie terapii. Oficjalnie zgodnie z wszystkimi wytycznymi wszystkich towarzystw naukowych, stężenia testosteronu całkowitego poniżej 350 nanogram na decylitr kwalifikują do takiej terapii. To jest odpowiednik 12 nanomoli na litr. Natomiast są sytuacje, no i oczywiście ten wolny jeszcze trzeba wyliczyć, tak, jeżeli nawet mężczyzna ma wyższy wolny, miałam taką sytuację ostatnio, gdzie pacjent miał SHBG rzędu 122, to jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie SHBG i to jest SHBG, które no, nakazuje diagnostykę w kierunku przyczyn tego, dlaczego tak się dzieje, ale ten pacjent nawet przy wyższych stężeniach testosteronu no miał bardzo niski wolny testosteron z wiadomych względów, ta globulina wiąże ten biodostępny i wolny testosteron i jego stężenia wynosiły 2,09 nanogram testosteronu wolnego. Poniżej 5 to jest wskazanie do optymalizacji, tak więc tu zawsze trzeba sięgnąć po ten kalkulator i wyliczyć te stężenia wolnego. No i jest grupa pacjentów, mam takich pacjentów pod swoją opieką, którzy przychodzą z jednym wynikiem testosteronu całkowitego, z drugim wynikiem testosteronu całkowitego, wszystko inne jest ok, a oni się czują tak, jakby mieli wszystkie objawy wynikające z niedoboru testosteronu. I nie odnajduje się żadnych innych powodów do tego, żeby ta sytuacja tak wyglądała. I to jest grupa pacjentów, u których warto i trzeba sprawdzać wrażliwość receptorów androgenowych. Wrażliwość receptorów androgenowych. Rozstrzał cen tego badania genu AR, jest od 600 do 2500 zł. No, ale biorąc pod uwagę to, że ten dokument właściwie jest wykładnikiem tego, czy pacjent może dostać terapię optymalizującą testosteron, czy nie, no to warto takie badanie wykonać, zwłaszcza no, jeżeli w przypadku prawidłowych stężeń testosteronu ma się wszelkie objawy. I mam pod swoją opieką takich pacjentów, to jest liczba powtórzeń CAG w receptorze powyżej 25. Już powyżej 25 tych powtórzeń CAG świadczy o tym, że mężczyzna, który ma stężenia testosteronu całkowitego poniżej 720 nanogram na decylitr, może czuć się jak mężczyzna z niedoborem testosteronu. Więc jak kiedyś na jakiejś konferencji dowiedziałam się o tym, to już właściwie nie musiałam nic więcej słyszeć na tej konferencji. To są takie momenty, że po prostu jest się w takiej poświacie, bo już więcej nic z tej konferencji nie trzeba wynosić, więc to jest no, ogromna pomoc, taka informacja dla pacjentów, którzy myślą, no kurczę, jeden pacjent mi powiedział, no nie wiem, mam dobre te stężenia testosteronu, on właśnie miał problem z tym genem AR, mówił, już na głowę leczyć się za późno, to chyba pójdę się leczyć na nogi, tak? A patrzę na ten wynik, z którym zwlekał długo, bo myślał, dostał komunikat na wyniku, że nie ma zespołu Kennedy'ego, czyli takiej skrajnej patologii, kiedy tych powtórzeń jest powyżej 35 i myślał, że jest wszystko okej, więc jeszcze zwlekał z tą rekonsultacją. No, i po optymalizacji testosteronu, no lepiej. To jest duży plus. I właśnie tutaj pytanie dość ciężkie, bo dawka oczywiście jest bardzo indywidualna, ale może powiedzmy sobie po prostu taką minimalną i porównajmy sobie, kiedy to już jest tak naprawdę, mówiąc wprost, cykl. No bo niektórzy myślą, że pójdą do lekarza, a lekarz rozpisze im 300 teścia co drugi dzień, tak to nazwę. No to tak nie działa. Nie, nie. Chyba, że lekarz jest trójboistą. Albo lekarz jest z piwnicy. No ale to już troszkę inny lekarz, że tak to nazwę. To, że ma fartuch, to nie znaczy, że jest lekarzem. Okej, ale dawka, kiedy to już jest za dużo? To jest bardzo dobre pytanie. Ja się zastanawiałam, bo kiedy nawiązaliśmy kontakt, to właściwie był jedyny spoil, że usłyszę takie pytanie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to naprawdę długo się zastanawiałam, bo ta granica jest cienka i płynna. Taką dawką, która większości pacjentom
pacjentów wystarcza do tego, żeby czuć się świetnie i żeby nie mieć działań niepożądanych wynikających z tej terapii, to jest setka na tydzień. Setka testosteronu enantatu na tydzień. Na to tydzień. jest na tydzień. Jednorazowo. Nie jednorazowo, właśnie. Podzielona. Podzielona. Podzielona z tego względu, że enantat ma okres półtrwania 3-4 dni i przyjmowanie tego raz na 2 tygodnie, czy jak w przypadku omnadrenu raz na 4 tygodnie, no jest błędne ze względu na farmakokinetykę leku i błędne ze względu na to, że pacjenci naprawdę nie czują się dobrze na takich terapiach, bo czują się jakby byli na permanentnym rollercoasterze, choć na nim być nie chcieli, bo nie wybierali się na wesołe miasteczko, tylko chcieli się czuć stabilnie, tak? Czy właśnie wahania stężeń mogą wpływać na to, że będziemy mieli też wahania innych hormonów? Naturalnie, naturalnie. I im wyższa dawka podawana rzadziej, tym większe ryzyko, że wystąpią z tego powodu różne konsekwencje, bo ten testosteron, który się nie przetworzy w testosteron wolny, pójdzie w estradiol, a estradiol pójdzie w prolaktynę i od tego prosta ścieżka do retencji wody, wkurzania na każdym kroku żony czy partnerki, bo się mężczyźni wtedy odpalają szybko emocjonalnie, mają taki krótki lącik, tak? To już potem partnerki mówią, idź oznacz sobie estro, bo już po prostu, bo nawet na dobrze ustawionym TRT, jak się golnie alkohol, to może być problem ze estradiolem, to takie maile dostaję po czerwcówkach, majówkach, urlopach i tak dalej. Więc to ma znaczenie, żeby nie bombardować pacjenta dużą dawką, a rzadko, bo to idzie faktycznie w inne hormony, które niekoniecznie przynoszą korzyść i dobre samopoczucie na TRT. Więc odpowiadając na pytanie, jaka jest granica między TRT a bombą, no ja bym nie przekraczała, jest grupa pacjentów, która potrzebuje oczywiście trochę więcej niż te 100 na tydzień, bo każdy inaczej metabolizuje ten lek, natomiast takie średnie stężenie testosteronu to jest 1 do 1,5 mg na kilogram masy ciała na tydzień. To mówi o tym, że to jest TRT, ale jest jeszcze drugi wykładnik stężenia testosteronu, jakie mamy na tej terapii. Więc jeżeli mamy wysokie fizjologiczne stężenia testosteronu i nie idzie nam to w estradiol, w prolaktynę, czyli oscylujące wokół tego 1000, ale nie suprafizjologiczne, to jest to TRT. Natomiast jeżeli przychodzimy z wynikiem z laboratorium i laboratorium nie ma normy tej górnej i pokazuje, że jest powyżej 1500, a wolny ma się 55, bo pacjenci często oznaczają, czy tam 60, no to to nie jest TRT, to jest bomba. Wtedy chłopie milcz, po prostu chłopie milcz i się ciesz. A tak szczerze albo nie mów, że jesteś na TRT, mów tylko po weź prostu na klatę, że jesteś na bombie. Tak, ale to jest też kwestia tego, że jeżeli działamy z lekarzem, to warto to o tym mówić, bo ja tutaj zażartowałem, że milcz, bo to też może mieć, tak jak wspomnieliśmy, skutki aromatyzacji i tak dalej, gdy jest za duża ilość. I tutaj właśnie też pytanie co do estradiolu, bo padło stwierdzenie za nisko, za wysoko. Jak wiemy, estradiol za nisko, no zbijać nie powinno się. Nawet szczerze mówiąc przed zawodami, tak do zera zerować nie, ale co to jest za nisko, co to jest za wysoko, bo tutaj też za wysoko to ludzie już rozumieją, bo my kiedyś jako True Bodybuilding, jako team, rzuciliśmy tekst, że zbijać estradiol. No i wiadomo, to było strasznie źle odebrane, bo zbijać, no to ludzie zrozumieli... Już do zera. 11, dokładnie, 11 albo poniżej normy, a... Zbijać to też trzymać po prostu w normie albo blisko górnej belki. Tak, ja w ogóle jestem zdania, że pacjenta należy słuchać i przede wszystkim słuchać tego, czy ma objawy, czy nie. I to jest jak punkt wyjścia do tego, żeby coś robić z tym estradiolem, czy nie. Bo autentycznie każdy ma inną wrażliwość, inną aktywność aromatazy i inną wrażliwość na estradiol. I jeden mężczyzna będzie miał wyższe stężenia estradiolu, czyli nawet 60, i nie będzie czuł kompletnie 60 pikogramów. Nie będzie czuł kompletnie żadnych objawów wynikających z tego. Będzie mówił, że się świetnie czuje, ma wrażenie, że te stawy są super nawilżone, ma mniejsze ryzyko kontuzji też przez to. Przecież tak jest jak w tych treningach siłowych, że jednak pilnuje się tego, żeby to jednak było nie wzbite do zera właśnie, bo jest większe ryzyko kontuzji. Więc jest grupa pacjentów, która będzie miała wyższe stężenia estradiolu i będzie się czuła perfekt.
I ja jestem zdania, że tak jak z D-dimerem czy z CRP, parametrami, które też mogą być podwyższone i o niczym nie świadczą i nie leczy się D-dimerozy czy CRPozy, tak samo jest ze stradiolem. Jeżeli on naprawdę nie daje żadnych dolegliwości, nie ma wzrostu ciśnienia, nie ma retencji, nie ma ginekomastii, nie ma labilności emocjonalnej, to po co to zbijać, tak? Uważam, że nie ma sensu, ale są mężczyźni, którzy są bardziej wrażliwi na ten estradiol i nawet przy delikatnie powyżej górnej granicy normy w wynikach typu 40-45 już czują, że są po treningu, zakładają koszulkę, drapie coś w okolicy tej klatki piersiowej. Wcześniej nie wiedzieli w ogóle o tym, że ich sutki istnieją, tak? No to tu już coś zaczyna się dziać, tak? Albo oglądają jakiś film, normalnie ich nie wzruszał kompletnie, a nagle łezka gdzieś tam się kręci wokół, tak? No to może być estradiol i wtedy warto pokusić się o to, żeby dołączyć inhibitor aromatazy, spróbować obniżyć ten estradiol, nie zbombardować aromatazy, tylko subtelnie, delikatnie obniżyć ten estradiol i to potencjalnie może ustabilizować nastrój i wycofać te dolegliwości. Ale też jestem zdania, że warto zrobić to interwencyjnie i zobaczyć, czy mężczyzna w ogóle czuje jakąś różnicę, to znaczy włączyć pół tabletki, czasami naprawdę 1/4 tabletki anastrazolu wystarcza do tego, żeby obniżyć estradiol i sprawdzić, czy czuje mężczyzna różnicę. Jeżeli czuje, no to warto wtedy włączyć takie inhibitory aromatazy na stałe i pracować nad tym, co potencjalnie mogło przyczynić się do tego wzrostu estradiolu. Nadwaga, otyłość, alkohol, marihuana, no to są czynniki, które gdzieś tam podnoszą ten estradiol. Tak, w pewnym stopniu i to zostało stwierdzone. HCG ATRT. Mhm. Czy no to super trzeba pytanie. Stosować, czy nie? Bo tutaj są częste pytania i HCG też jest bardzo często źle pojmowane tylko jako przeciwdziałanie artrofii jąder. Mm-hmm, a ma dużo więcej zastosowań. Tak, ma. Żyjemy w kraju, w którym no, dostęp do różnych leków jest trudny i ograniczony i był Pregnyl, zniknął Pregnyl, był Eutrik, już go prawie nie ma, teraz jest Ovitrel, czyli rekombinowane HCG. O ile na samym początku terapii myślę, że to aż takiej roli nie odgrywa, to później z uwagi na neuroprzekaźnictwo, na nastrój, na libido, nie tylko ze względu na objętość jąder, która faktycznie jest tak, że jednak się nie zmniejsza w trakcie stosowania tej gonadotropiny kosmówkowej albo zmniejsza się dużo mniej niż w trakcie samej terapii zastępczej testosteronem. Natomiast ten efekt dodany tego HCG polega w takich korzyściach wynikających z umysłu, z nastroju, z libido, z neuroprzekaźnictwa, którego się zmierzyć nie da, a co słyszę w gabinecie, jak jednak włączamy te HCG, że pacjent się czuje lepiej. Jest dosłownie garstka pacjentów, którzy albo nie czują różnicy, albo czują się nawet gorzej, tak? Bo ten estro jeszcze bardziej idzie w górę z konsekwencjami i nie czują zwrotu z inwestycji. No to u takich pacjentów naprawdę na siłę nie ma potrzeby ich uszczęśliwiać, natomiast większość pacjentów odczuwa korzyść, niezależnie od tego, czy planują prokreację, czy nie. Niezależnie od tego czynnika. Właśnie, TRT, a płodność, czy może to na pewno poprawić, bo może wpłynąć jakoś na płodność. Terapia zastępcza testosteronem? Tak, czy może wpłynąć i czy może obniżyć szanse? Tak, terapia zastępcza testosteronem na pewno nie poprawia płodności, okay. Może ją obniżyć i to czasami może ją obniżyć znamiennie, do takich parametrów, które... Jak się wykona seminogram, to się w ogóle nie widzi plemników pod mikroskopem albo jakieś pojedyncze, tak? Czyli doprowadza do azoospermii nawet. I pacjenci mnie na konsultacjach pytają, w której grupie ja będę? Czy będę miał obniżone delikatnie, czy azoospermię, czy będzie wszystko super? No nie da się tego powiedzieć. Nie da się przewidzieć tego, jakie dalsze losy będą na TRT. Dlatego uważam, że strzałem w kolano jest włączenie terapii zastępczej testosteronem w momencie, kiedy ma się plany prokreacyjne w ciągu najbliższych miesięcy do roku, tak? Bo to potencjalnie naprawdę może obniżać parametry nasienia. No i tutaj pewnie znajdzie się grupa osób, która powie, a ja na TRT strzeliłem gola.
Albo na bombie, tak? Tak. Oczywiście, jest taka grupa pacjentów, bo nie wszystkim te parametry obniżają się do zera, czy obniżają się na tyle, że mają przełożenie na płodność. Natomiast ze względu na to, jak działa sam testosteron, lepiej nie ryzykować, a jeżeli już włączasz tę terapię, to zastanów się, jeżeli akceptujesz metody rozrodu wspomaganego, jak inseminacja czy in vitro, nad zabezpieczeniem planu B. A plan B to jest krioprezerwacja, czyli zamrożenie nasienia. To jest zawsze opcja dla osób, które akceptują tego typu metody rozrodu wspomaganego i wspomagania kwestii rozrodu. Więc dla takich pacjentów jest opcja plan B. I mówię o tym planie B, dlatego że ta kwestia starania się o dziecko przesuwa się bardzo. I bardzo często trafiają do mojego gabinetu pacjenci, którzy mają 50 lat i to jest w perspektywie to staranie się o dziecko. I wtedy no, często zdarza się też tak, że partnerka ma na przykład lat 40 i tutaj już nie ma czasu wtedy na odstawianie terapii zastępczej testosteronem, poprawianiem. Mamy do tego możliwości, ale czasu na to brakuje, bo żeby poprawić te parametry nasienia potrzeba od 3 minimum do średnio pół roku, a czasami u niektórych mężczyzn rok, półtora nawet, tak? Więc ze względu na wiek prokreacyjny partnerki często na to nie ma czasu, więc to wszystko, jak spotykam się z pacjentem na wizycie, omawiamy. Czasami pacjent nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, albo zdania są rozbieżne w tym temacie, tak? I bardzo niebezpieczne jest poruszanie tego tematu nawet przy obiedzie niedzielnym, tak? Ale gdzieś tam wieczorkiem dobrze jest taki temat omówić, bo zarysować perspektywę, bo wtedy wiemy, na czym stoimy. I wtedy możemy podejmować decyzje, które nie będą szkodzić, a będą pomagać. Więc tu no, jest kwestia komunikacji, tego, jak wygląda perspektywa i plany. Jasne. Mam takie dwa ostatnie pytania, właściwie jedno pytanie takie prywatne w sumie, ale czemu nie, jako że ludzie usłyszą, to może w końcu też odwiedzie ich od cykli, bo chodzi mi o to, że ja nie chcę być propagatorem niczego. Nie chcę być propagatorem cykli i tak dalej, że coś polecam. Zawsze mówiłem, że to jest prawdopodobnie droga w jedną stronę. Ja wiem, na co się pisze jako kulturysta, ale jeżeli lekarz to powie, to brzmi to zupełnie inaczej. Czy ja, jeżeli jestem kulturystą, zawodnikiem i swoją przyszłość wiążę z tym sportem, wiadomo, z czym ona jest powiązana i wielokrotnie, wieloletnio nadużywam, bo to jest nadużycie danych środków, czy będę skazany na TRT i czy moja płodność może być, to już wspomnieliśmy, że może być zagrożona, więc czy będę skazany, wiem, że to jest taki znak zapytania duży, ale czy będę skazany na TRT po właśnie moich wyczynach, koktajlach, wyczynach sportowych, tak to nazwijmy, po zło konieczne, tak to możemy określić. Tu w takich sytuacjach nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jest wysoce prawdopodobne, że tak, że będziesz wymagał optymalizacji hormonów pewnie do końca życia. Tak? Bo dlaczego, z czego to wynika? Z tego, że zmienia się set point w głowie na odczucia dotyczące testosteronu i ta wrażliwość receptorów androgenowych to raz, a dwa, no jednak te wysokie dawki różnych elementów tego cyklu wpływają na komórki Leydiga, które ulegają atrofii, czyli zanikowi. A to są komórki, które odpowiadają za produkcję testosteronu. Więc w konsekwencji no, ta naturalna produkcja testosteronu zmniejsza się albo zanika. Więc tak samo jak wpływa to niekorzystnie na komórki Leydiga, tak samo na sertolego i plemnikotwórcze, co odpowiada za płodność. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Gdyby chcieć to zweryfikować, to, no, to warto zrobić wtedy ten post-cycle therapy i zweryfikować, jak sytuacja wygląda po odbloku. Natomiast jeżeli po odbloku będzie taka sytuacja, że te hormony no, nie będą na optymalnym poziomie, a czułbyś się źle, to zdecydowanie to no, trzeba się tym stanem zaopiekować, bo to jest no, duże ryzyko depresji, zaburzeń nastroju, pogorszenia przestrzeni seksualnej i pogorszenia jakości życia. Też to chciałam.
Ja oczywiście mogę mieć błąd poznawczy, bo do mnie nie trafiają pacjenci, którzy po cyklach są szczęśliwi i dobrze się czują, tylko trafiają pacjenci, którzy źle się czują. Tak? I jest tak zwany zespół ASIH, czyli Androgen Induced Hypogonadism, i to jest szereg dolegliwości, tak, to jest zaczynając od nastroju, depresji, dystymii, przez obniżone libido permanentnie, zaburzenia erekcji, więc pacjenci z tym zespołem ASIH są trudni do leczenia, bo tak jak wspomniałam wcześniej, przez ten inny punkt dotyczący odczuć związanych z testosteronem, bardzo często nawet osiągnięcie tych stężeń wysokich fizjologicznych nie powoduje takiego efektu, jaki przynosił w zakresie odczuć, jaki przynosił wcześniej cykl. Więc pomimo tego, że te hormony są zoptymalizowane, to one są to często zoptymalizowane na papierze, natomiast nie ma to przełożenia na takie ogólne samopoczucie. To jest takie podejście wielu zawodników, którzy właśnie mówią, że a ja zrobiłem dziecko na cyklu i tak dalej. To, że ty zrobiłeś, to nie znaczy, że 99% zrobi. To tak jak czasami się pyta, dlaczego nie robi się profesjonalnych siłowni w każdym mieście? Ponieważ jest nas 5, a ćwiczy 10 tysięcy osób. I to jest takie bardzo proste przełożenie. To, że mały procent da radę, nie znaczy, że ty dasz radę i że ty tego potrzebujesz. Chciałbym tutaj na sam koniec zapytać o opcję kontaktu. I jeżeli miejsca są już zaklepane, czy, no bo teraz szkoli się tak naprawdę grupa lekarzy, tak, którzy będą, czy będzie właśnie opcja polecenia kogoś innego do pracy w terapii, bądź tak jak w mieście, bo wiadomo, często dużo osób nie chce działać online i nie wiem, czy w ogóle można działać online na zasadzie TRT. Można, jak najbardziej. No, trzeba zrobić swoją robotę w kontekście diagnostyki, ale jak najbardziej. Więc opcja kontaktu, opcja kursów, opcja nauki to projekt alfa.pl? Tak, projekt alfa.pl, tam na bieżąco są podawane informacje i tam na bieżąco też podaje informacje dotyczące lekarzy, którzy są wyszkoleni w zakresie tego TRT i prezentują no podejście bliskie mojemu. Mają moje know-how, efekt moich doświadczeń i nauki no z wielu lat. Doświadczeń z pacjentami, z protokołami leczenia, więc tamte nazwiska są oficjalnie podane, więc mamy już dwóch lekarzy z Krakowa, jednego z Lublina, więc szczęśliwe małopolskie, tak, bo aż tylu. Czekam, aż zgłoszą się lekarze z Wrocławia, Trójmiasta i Szczecina, bo tam jest czarny punkt na mapie i pacjenci też obserwujący pytają mnie, czy tam są lekarze. No na razie na szkolenie nikt się nie zgłosił, więc polecam tych, którzy mają te moje know-how. Do kontaktu są też strony, na których można się zapisać, jest Medfile, jest ten projekt Alfa, więc tam znajdziecie nie tylko informacje o mnie, ale właśnie o tych lekarzach, do których też macie dostęp i lekarzy, którzy mają naprawdę otwarte podejście i otwarte umysły, co jest super ważne w tym temacie, bo nie ma nic gorszego niż taka skorupa myślowa. Dokładnie, w każdej dziedzinie. Zapraszam również na Instagram i tutaj też jest projekt alfa.pl, tak? Tak. Z tego, co dobrze pamiętam, .pl czy .pl? Projekt alfa.pl chyba. .pl właśnie. Bo ale jak się wpisze projekt alfa, to jestem projekt jedynym. Alfa wyskakuje właśnie, także jak piszecie na Instagramie projekt alfa, to będziecie mieli też odnośniki do kontaktów. Ja was proszę, żebyście zostawili suba, komentarz, łapkę w górę. Jakbyście chcieli coś wiedzieć więcej, to pytania wiecie, gdzie kierować. I dziękuję bardzo za poświęcony czas. Myślę, że encyklopedia TRT właśnie została wypowiedziana, bo nie napisana, ale wielu osobom otworzy tak naprawdę głowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I do zobaczenia. Dziękuję.